Sytuacja Polski w tej chwili ekonomicznej jest tragiczna, a jednocześnie jest potworne zakłamanie. Cały czas wspaniale rozwijamy się. Tak, a mamy kolosalne możliwości. No całe szczęście. To jest moja zasługa, proszę was, że będziemy jeździć Solarysami, a nie chińskimi autobusami. Ja jestem honorowym obywatelem, zrobiłem straszną awanturę. Warszawa zdecydowała zawrzeć umowę na chińskie autobusy, podczas kiedy my produkujemy Solarysy, które jeżdżą w Niemczech. To są najlepsze samochody, autobusy my kupujemy. Ale jeszcze się bije o to, żeby Warszawa miała rachunek nie w Citibank, tylko miała w PKO BP. Żebyśmy wszyscy mieli, tak jak ja. Żebyśmy kupowali polskie. Żebyśmy pytali się, czy to jest produkt polski, czy to jest produkt zachodni. Żebyśmy podjęli pewną decyzję. Obrotowy podatek od przedsiębiorstw handlowych. Wiecie, że cały szereg przedsiębiorstw handlowych wykazuje deficyt. Oni prawie że nic nie płacą. Jest 14 sfer ekonomicznych, w których są przedsiębiorstwa konkurencyjne do polskich. To samo produkują, między innymi w tej chwili nowa przedsiębiorstwo olbrzymie wchodzi w światowe okna. My jesteśmy pierwszym partnerem okna i my do sfery ekonomicznej sprowadzamy, oni nie będą płacić podatku i nasze przedsiębiorstwo padnie, prawda? A więc wprowadzić tego rodzaju politykę, zmobilizować, a przestać zajmować się problemami, bo prawda, no cały czas jest najważniejszy problem. Czy można uchwalić małżeństwo jednopłciowe, czy nie, dyskutuje się. Oczywiście to są, cały czas ludzie poszaleli na problematyce w gruncie rzeczy marginesowej, prawda. Dla mnie ten problem, czy ktoś jest gejem, czy nie jest gejem, nie ma żadnego problemu. Ja mam dwóch doktorów, prawda, którzy są gejami, nie mam, bardzo sympatyczni ludzie, to ich sprawa jest, mój Boże. To jest sprawa osobista moja, jakie ja mam tego. Robienie z historii, walka, bicie się tego, podczas kiedy kraj, gospodarka ginie, nie zajmuje się gospodarką. Nie ma programu. Polska nie ma żadnego planu konkretnego na 10, na 20 lat, jakie przemysły rozwijać, komu ułatwiać, prawda, jaki stworzyć system, prawda, ten, żeby ludzie mogli, młodzi ludzie mogli od razu wejść do pracy. Za drugi Rzeczpospolitej co było? Były u nas cichówce pracy. Nie miałeś pracy, prawda, nie mogłeś dostać pracy, szedłeś, każdego przyjęto, było 300 tysięcy było junaków. Rozmaite roboty fizyczne, tacie, siacie, proste wykonywali, ale jednocześnie szkolili się, uczyli się zawodu. Jednocześnie uczono im taka mechanika. Była jakaś koncepcja, prawda, żeby zwalczyć to bezrobocie. U nas nie ma żadnej koncepcji. Cały czas ten wielki światowy przemysł, no i teraz ostatnio ujawnił się. No w tej chwili my jesteśmy cholernie skorumpowanym krajem. I korupuje się za 3 miliony, 4 miliony. Teraz no, 12 koncernów ogłosiło amerykańskich, zostało ukarane za łapówki w Polsce, no, przez Amerykanów, bo tam są kary pieniężne. Hewlett Packard dostał 108 milionów za to, że w Polsce dał łapówkę, jedno 4 miliony, drugą 3 miliony. My nie możemy rozwinąć naszej elektroniki. W dalszym ciągu, jak ja teraz chciałem załatwić coś w Izbie Skarbowej, zadzwoniłem, dajcie na mój daję wam mój adres komputerowy, przyślijcie mi, prawda, ten dokument, który mam wypełnić. Nie musi pan przyjść, sam wybrać dokument, napisać ręcznie, prawda. I tu jest problem. To jest właśnie problem właśnie dla waszego pokolenia. Mocna postawa, zdecydowana postawa i domagać się po prostu tego. Trzeba wreszcie opracować plan uratowania Polski. W tej chwili jesteśmy na poziomie absolutnie zniżającym się.